Ja chciałem teraz powiedzieć, zapowiedziałem, że powiem o tym, co się dzieje w podatkach i jakie mamy teraz zmiany podatkowe, bo wszedł nowy rok, parę rzeczy się wydarzyło i chciałem powiedzieć o kilku najważniejszych rzeczach, które są najistotniejsze z punktu widzenia biznesu nieruchomościowego. O kilku zmianach podatkowych. Weszła nowa stawka CIT w 2019 roku. Ta oto władza, która obecnie rządzi, zrobiła z Polski raj podatkowy. Bo dzisiaj stawka CIT dla małych spółek z o.o. wynosi 9%. Kto korzysta z tej stawki w tym momencie? Już? Super. I teraz ona ma pewne swoje ograniczenia i to nie jest dla każdego, to jest dla małych spółek z o.o., czyli dla spółek, które mają obrotu 1,2 miliona euro obrotu, czyli około 5 baniek obrotu rocznie, jeżeli ma spółka kapitałowa, to możemy w tym momencie skorzystać z tego niskiego CIT-u. I to jest dla nas o tyle bardzo ważne, że popatrzcie, jeżeli zarobimy 100 tysięcy złotych, to automatycznie mamy opodatkowane 100 tysięcy, 9 tysięcy zapłacimy CIT-u i zostaje nam nie 81 jak kiedyś, tylko 91. 10 tysięcy mamy więcej, czyli 10% mamy więcej na reinwestowanie. Czyli jeżeli mamy więcej rocznie 10% zysku na reinwestowanie, więc mamy większy kapitał w puli i tak dalej. Ta kula ścieżna się rozpędza coraz szybciej. Wiadomo, że żeby wyciągnąć podatek ze spółki z o.o., to trzeba go albo wyciągnąć na początku, czyli wyciągnąć go swoim wynagrodzeniem, albo go opodatkować jako dywidendę, tak, jeżeli tego zysku jest dużo i wtedy się płaci podwójnie. Natomiast no, inwestor, który chce dalej inwestować, nie chce się zamykać i kaszować, no dalej będzie te środki rolował i reinwestował. On nie będzie przejadał tych pieniędzy. A nawet jak miałby przejadać, to prawdopodobnie nie przejadałby je na rzeczy, których sobie nie odpisze od podatku. Prawda? To jest bardzo ważne i zmieniło się trochę. I zmieniło się tak, ja do tej pory, do końca roku mówiłem, że spółka komandytowa jest najlepszym wehikułem dzisiaj do płacenia relatywnie niskich podatków, ale płacenia i bezpieczeństwie we własnej działalności, tak dzisiaj uważam, że lepsze do tego są spółki z o.o. Lepszą strukturą do robienia biznesu w nieruchomościach są spółki z o.o. i o tym też powiem. I teraz jeszcze weszło nam coś takiego jak podatek solidarnościowy. Boli ten podatek, nie jest duży i się płaci go tylko i wyłącznie od dochodów powyżej 1 000 000 złotych. Wydawałoby się, no, że to dobra, dotknie tych, którzy zarabiają powyżej 1 000 000. Ale was też to może dotknąć. Mnie to dotknęło na przykład, dlatego to jest głupota. Spółka osobowa była najlepsza, bo dawała bez ograniczeń możliwość płacenia prostego, transparentnego 19% podatku. Dzisiaj to jest 19 plus 4, czyli 23 od miliona. Jak się robi szczególnie biznes deweloperski, gdzie te zyski wychodzą powyżej 1 000 000, to trzeba brać to pod uwagę. I dlaczego na przykład ja uważam, że dzisiaj spółka jest lepsza? Bo można zrobić taki wehikuł sobie, że założyć sobie spółkę z o.o., która ma płacić 9% podatku i jak ta spółka zarobi na przykład 1 000 000 złotych, załóżmy, to jest spółka celowa pod flipy czy pod deweloperkę, to jak te pieniądze później wyciągnąć z tej spółki, ten zysk, mówimy o samym zysku. Można, jeżeli chcecie do prywatnej kieszeni, jeżeli jesteście udziałowcami jako osoby fizyczne, wyciągnąć te pieniądze prywatnie, to co wtedy robimy? No płacimy podatek od dywidendy. Ale jeśli właścicielem tej spółki, która flipuje, właścicielem tej spółki, która robi biznes deweloperski, jest inna spółka z o.o. i ta spółka z o.o. pozostanie tym udziałowcem minimum przez 24 miesiące, to ten podatek jest zwolniony od dywidendy. Spółka komandytowa dalej jest ok, natomiast jeśli zarabiacie bardzo duże pieniądze, gigantyczne, miliony, to już się przestaje trochę opłacać. Trzeba ją zmieniać. Już nie jest taka idealna. Jest dalej dobra, bo to nie jest tak, że jest złe. Natomiast to nie, już nie jest number one. To musicie wiedzieć. Więc jeżeli macie spółki komandytowe, to nie jest powód, że już dzisiaj macie ją zamknąć. Ja swoich nie zamykam. Ja dalej będę robił flipy w spółce komandytowej, bo mi to nie przeszkadza. Mi, jak wam mówiłem, zmienię umowę spółki i już po temacie. Tak? Co się jeszcze zmienia? Zmieniło, z nowym rokiem weszło coś takiego, jak kiedyś było, można było, jeżeli mieliście prywatne mieszkanie, prywatne na siebie i sprzedaliście to mieszkanie poniżej 5 lat od zakupu, 5 pełnych lat od zakupu, to można było dwa lata mieć na to, żeby wykorzystać to na cele mieszkaniowe, czyli kupić mieszkanie inne za te pieniądze. Tutaj było dużo pułapek i dalej jest, że ludzie po prostu, wydawało mi się, że sprzedali mieszkanie za 200,
a zarobili tylko 100 i wydaje mi się, że muszą, za 100 muszą kupić, nie, muszą kupić za cały przychód ze sprzedaży, nieważne tak naprawdę ile zarobili na tym. I wydłużył się ten okres z 2 lat do 5, do 3, przepraszam, do 3 lat, więc jest trochę lepiej, bo mamy więcej czasu na to, żeby kupić mieszkanie. Kiedyś był problem, że kupiliśmy mieszkanie u dewelopera i jak się liczyło wydatkowanie środków na cele mieszkaniowe? No różnie to urzędy traktowały. Jedni mówili, że przelewem środków, drugi, że przeniesieniem własności. Więc jakby to jest korzystne, to chyba nie jest dla was informacja, bo ktoś z was korzysta z ulgi? Tu się dużo zmieniło i to jest dla was bardzo ważne. To nie dla was, tylko dla waszych ludzi, od których kupujecie mieszkania. Jeżeli ktoś odziedziczy dzisiaj 1 000 000 złotych w gotówce na koncie po kimś, to co robi? Przejmuje konto, wypłaca pieniądze i żyje jak król. A jak odziedziczy mieszkanie, to do tej pory było tak, że jak chce je spieniężyć, to od całości przychodu z tego spieniężenia płaci 19% podatku. To było chore. Bo co za różnica, czy odziedziczy bańkę w cashu, czy bańkę w nieruchomości? No, z punktu widzenia praktycznego żadna różnica. Dlatego wprowadzili coś takiego, że żeby można było sprzedać to mieszkanie pospadkowe, bez podatku, to oni teraz patrzą na datę nabycia tego mieszkania przez spadkodawcę. Czyli jeżeli dziadek nabył mieszkanie powyżej 5 lat temu, czyli wcześniej niż 5 lat, to jest zwolnienie. Ale jeżeli dziadek jest fliperem i dziadek kupił to za 100 i ty sprzedajesz to za 200, to oni ci patrzą, czy minęło 5 lat między czasem, od kiedy kupił dziadek, a od kiedy ty sprzedajesz. I wtedy, a jeżeli nie minęło, to oni biorą koszt nabycia twój, jak tyle, ile zapłacił dziadek za flipa. Czyli tą stówkę, którą zapłacił dziadek. Jasne to jest? Ale to jest świetne, bo większość tych mieszkań pospadkowych, one są nabyte wcześniej. Czyli trzeba udowodnić, kiedy ktoś nabył. To jest proste, bo to są wszystko transparentne dokumenty, akt notarialny i tak dalej. I to jest proste. Chodzi tutaj o to, że jeżeli ktoś wam mówi, bo wystarczy dzisiaj, że ktoś, wnuczek sprawdzi w internecie, babcia, masz podatek, bo zobaczy artykuł sprzed roku, bo tak było rok temu jeszcze. Chodzi o to, żebyście wy umieli uświadomić, proszę pani, kiedy spadkodawca nabył to? 10 lat temu. To nie ma podatku w tym momencie. I to jest ważne, bo oni mówią, a ja nie sprzedaję jeszcze, bo 5 lat, bo to, bo tamto. To jest ważna informacja, żebyście mówili, ale nie ma pani z tego podatku w tym przypadku. Czyli trzeba zapytać, kiedy ktoś kupił mieszkanie, od kogo odziedziczyliśmy? Czyli kiedy dziadek kupił mieszkanie? Albo kiedy on dostał w spadku? Czyli minęło 5 lat, pełne 5 lat od końca roku. Bo to się liczy od grudnia, od końca roku, pełne 5 lat. Nie ma także na korzyść naszą, tak? No umówmy się. Tak to działa. Więc to jest bardzo istotna zmiana z punktu widzenia technicznego flipowania. Można w tym momencie tym zyskać. Ktoś z tego już korzystał? Albo słyszał o tym? Okej, okay. Super. I to jest jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o te kwestie prawne i o zmiany kwestii prawnych, że jest stanowisko Krajowej Rady Notarialnej, bo część z was kupiła mieszkanie, albo kupuje mieszkanie, albo ma mieszkania, które zostały przekształcone. Prawo własności działki było użytkowaniem wieczystym i zostało przekształcone z mocy prawa z 1 stycznia na własność. I teraz był taki bunt, że notariusze nie chcieli pisać aktów notarialnych, ponieważ nie było zaświadczeń od urzędów, że to prawo się przekształciło. Pamiętacie? Ktoś miał taki przykład? Ktoś miał takie mieszkanie? No i teraz Krajowa Rada Notarialna się zlitowała nad inwestorami i nad wszystkimi, żeby był normalny, legalny obrót prawny. Powiedzieli, co nas to obchodzi? Grunt pod budynkiem jest mniej ważny niż księga lokalowa. Księga lokalowa ma być czysta, ma być tak jak trzeba, a to jest tylko prawo przynależne do takiej jakby ślimak, który się toczy, taka kulawa noga, która się toczy za tą księgą. Banki, które robią analizę stanu prawnego mieszkania, które kredytują, mają w dupie, czy tam jest na tej księdze, na działce jest wpisana hipoteka, czy cokolwiek. Więc notariusze mu powiedzieli też, nas nie obchodzi stan prawny w księdze gruntu, który jest związany z lokalem. Nas interesuje odrębna własność lokalu, tylko to. Ja wam powiem taki przykład. Kiedyś miałem te 2 czy 3 mieszkania, o których wam mówiłem. Było kupione od adwokata jakiegoś kupiłem te 2 mieszkania. I muszę wam powiedzieć taką rzecz, że tam w księdze było wszystko czysto, natomiast w księdze macierzystej, tej gruntowej, w tej księdze na działkę nie wpisany ten mój poprzedni właściciel. Nie byłem wpisany ja później, ale pierwotny deweloper, który już zbankrutował.
I każdy miał to gdzieś. Kredyt, ludzie, którzy kupowali na kredyt ode mnie, bank miał to gdzieś. Czyli jakby stan prawny działki zazwyczaj nie ma znaczenia dla obrotu rynkowego. Głównie się liczy księga lokalowa, księga na darmową własność. I tu oni powiedzieli prosto. To jest jakby cytat, który wczoraj wyciągnąłem z tego pisma. Możecie sobie wejść na Krajową Radę Notarialną i to pismo ściągnąć. Jeżeli notariusz będzie mówił, nie da się, panie, nie ma zaświadczenia, to rzuć mu to na stół. Dla niego to powinno być wiążące. I teraz do dokumentowania w formie aktów notarialnych umów zbycia lokali stanowiących na darmową własność nie jest konieczne uprzednie wydanie zaświadczenia, o których mowa w tej ustawie, bo ustawodawca powiedział, że ma być zaświadczenie. Oni powiedzieli, że to jest zbędne. Lokale mają swoją księgę. Bo w przypadku, kiedy mamy lokal wyodrębnić z działki, czyli kupujemy, jesteśmy deweloperem i wyodrębniamy, albo kupujemy coś od spółdzielni i wyodrębniamy, to tu już sytuacja inna. Tu już pracujemy na działce i z tej działki wyciągamy księgę. Ale już jak mamy księgę wyciągniętą, to co jest, ten grunt już jest jakby prawem, no jest istotnym, ale jakby nie jest najistotniejszym. Czyli może być tak, że to prawo będzie źle wpisane, tam będzie hipoteka, tam będzie jakiś bajzel, ale to nie ma dużego znaczenia w przypadku obrotu. Tak naprawdę. Bo jak zlicytować działkę, a lokal jest czysty? No ja sobie tego nie wyobrażam, tak? To jest stan taki, powiedziałbym, że dziwny. Dlatego jak macie takie coś, zapiszcie sobie to pismo i rzućcie na stole notariuszowi.